Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marek Domagalski. To program Rzecz o Prawie, a moim gościem jest pani sędzia Kamila Spalińska z sądu, szefowa, wiceprezes sądu dla Warszawy Mokotowa i będziemy rozmawiać o nowych dobrodziejstwach dla konsumentów, a być może mitrędze dla sędziów. Dzień dobry pani sędzio. Dzień dobry panie redaktorze. 2 miesiące równo, tak. Plus minus jeden dzień mija, jak wprowadzono nowe zasady prowadzenia procesu przeciwko konsumentom. Dodano, żebyśmy od razu przeszli do praktyki, tak. Bo pani jest praktykiem. Teraz sąd ma badać, czy dług, za który został pozwany konsument, a konsumenci to jesteśmy prawie wszyscy, i pani i ja. Dokładnie tak. Sąd ma badać, czy nie jest ten dług przedawniony. Przybyło pracy pani sędzio, pani koleżankom i kolegom? Na to pytanie, tak, postawione wprost, można powiedzieć, że oczywiście przybyło. Dlatego, że za zmianami do kodeksu cywilnego poszły również zmiany do kodeksu postępowania cywilnego, które nakazały powodom wpisywać do pozwu datę wymagalności roszczeń. O powodów jeszcze zapytam, tak, a sędziom? To nam przysporzyło pracę, dlatego, że jeżeli tej daty wymagalności roszczenia nie ma w pozwie, to musimy do tego braku, do uzupełnienia tego braku wezwać. Nie ma dlatego, że się przyzwyczaili że do luzactwa, czy to jest trudne do ustalenia, to czy oszukują? Może tak. I jeszcze te zmiany być może się nie przyjęły na tyle, żeby od razu po 9 lipca oczekiwać od powodów tego, że będą wskazywać zgodnie z przepisami procedury to wszystko, co pozew powinien zawierać. Naszym zadaniem jest to, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście ta data wymagalności roszczenia, czyli data pierwszego dnia, w którym można dochodzić roszczenia od pozwanego. Czyli jeżeli mamy w umowie, że płacisz do 10 kwietnia, to od kiedy to biegnie? Najczęściej od 11 kwietnia. Jest to pierwszy dzień, kiedy skutecznie, bez zarzutu, przedwczesności może biec do sądu. Może biec do sądu. Bez narażenia się na to, że pozwany powie, ale to jest za wcześnie, jeszcze nie musiałem płacić i nie muszę też płacić odsetek. Ale to jest jakby inna kwestia. Jeżeli chodzi o w ogóle przysporzenie pracy sądom, to trzeba powiedzieć tak, że teraz sąd będzie musiał, tak jak pan redaktor powiedział, badać to, czy roszczenie zgłoszone przez powoda jest przedawnione. Ja bym powiedział, że teraz już musi. Musi. Tak. Musi. Będzie badał i bada w każdej sprawie. Najbardziej jaskrawo widać to na przykładzie wydawanych wyroków zaocznych. Dotychczas było tak, że jeżeli powód składał pozew, przytaczał okoliczności faktyczne, uzasadniające podstawę swojego zgłoszonego roszczenia, a pozwany nie zajął stanowiska, to nawet jeżeli to roszczenie było przedawnione i widać było bezpośrednio z pozwu, że to roszczenie już dawno się przedawniło, to bez zarzutu pozwanego sąd miał związane ręce. Nie mógł wydać wyroku innego, zaocznego, niż zasądzający roszczenie. To zapadały niesprawiedliwe wyroki. Zapadały wyroki zgodne z tym, czego oczekiwał powód i to z tym, co pozwalała procedura cywilna, bo nawet jeżeli one były niesprawiedliwe z tego, jak to pan redaktor podkreślił, to pozwanemu zawsze od takiego wyroku przysługiwał środek zaskarżenia w postaci sprzeciwu. I tak jest do tej pory. Zasady wydawania wyroków zaocznych nie zmieniły się, bo nadal, kiedy pozwany nie zajmie stanowiska w sprawie, to sąd może na podstawie okoliczności faktycznych wskazanych w pozwie twierdzeń powoda wydać wyrok zaoczny, ale ma obowiązek zbadać, czy roszczenie zgłoszone przez powoda nie jest przedawnione. I w tym momencie zaczyna się to ten zwiększony wysiłek sędziego nad daną sprawą. Bo w sprawie, która teraz była niejako sprawą do tej pory, do 9 lipca, sprawą niejako automatycznie bez stanowiska pozwanego nadającą się do wydania wyroku zaocznego, teraz jest sprawą, która wymaga weryfikacji tego, czy po pierwsze data wymagalności roszczenia, czyli ta data wskazana przez powoda w pozwie jako obowiązkowa, jako obowiązkowy element pozwu, czy ta data jest datą rzeczywistą, czy ona znajduje potwierdzenie w materiale zaproponowanym przez powoda. Problemy pojawiają się wtedy, kiedy orzekamy teraz
po zmianie przepisów, o sprawach, które wpłynęły jeszcze zanim przepisy się zmieniły i jeszcze nie było obowiązku wskazywania tej daty wymagalności roszczenia. Tutaj praktyki jeszcze nie wypracowaliśmy. Jeszcze nie wiemy, jak spowodować, żeby tę datę wymagalności roszczenia powód nam wskazał, bądź też pod jakim rygorem procesowym czy materialno-prawnym prowadzącym do tego, że nie wykazano, że powództwo nie jest przedawnione. Tutaj praktyka pokaże, jakie i też linia orzecznicza i sądów rejonowych i pewnie sądów odwoławczych. Więc tutaj czyli zakresie... pozwany, ten dłużnik musi, jak dostanie jakąś informację z sądu, musi sprawdzić, czy idzie jego sprawa nowym rygorem dla niego względniejszym, czy starym. Ja powiem tak. Nowe przepisy mają, ustawa zmieniająca kodeks cywilny ma przepisy przejściowe, które nakazują sądowi badanie przedawnienia, niezależnie od tego, kiedy sprawa została wniesiona. Tak upraszczając, już najbardziej prościej, najprościej. Ale czy z tego mam wyciągnąć wniosek, że, no i nasz słuchacz, że teraz, dopóki on nie dostanie tego wyroku, to on się nie musi, no on zresztą najczęściej nie wie, że jest sprawa, nie musi się martwić, że sąd jego interesów dopilnuje w tym względzie. Tak, tutaj muszę się z tym zgodzić. Ta ustawa daje taki parasol ochronny konsumentowi i taką gwarancję, że sąd zajmie się jego sprawą w tym kontekście, że zweryfikuje i sprawdzi, czy roszczenie dochodzone przez powoda nie jest roszczeniem przedawnionym. Więc w tym zakresie te wszystkie procesy, z którymi mieliśmy wcześniej do czynienia, te takie sprawy z automatu, jak pan redaktor to powiedział, w których niejednokrotnie zapadały wyroki zaoczne, podczas gdy pozwani konsumenci czy osoby nie mające takiego statusu nie wiedzieli, bo na przykład było doręczenie zastępcze, była widziana przesyłka. Teraz, nawet jeżeli tak będzie, to jeżeli nawet zapadnie wyrok zaoczny zasądzający roszczenie, to pozwany będzie miał gwarancję taką, że sąd pochylił się nad tym, czy roszczenie rzeczywiście nie było roszczeniem przedawnionym. To pani sędzio, patrząc po ludzku, a sędziowie to też ludzie przecież. Przede wszystkim. Sędzia się musi pewnie więcej napracować, ale ma ten komfort, że wydaje wyrok sprawiedliwy. Tak, z tym się trzeba zgodzić, że mamy komfort, że sprawa została należycie zbadana, że nie musimy czekać, aż pozwany wykaże się inicjatywą i zgłosi zarzut przedawnienia. Jeżeli chodzi o taką ustalenie takiej prawdy materialnej, a nie formalnej, to z punktu widzenia... Ja bym powiedział po prostu prawdy. Zgadza się pani. Z punktu widzenia konsumenta, z punktu widzenia rzeszy odbiorców tej ustawy, bo to jest ustawa, można powiedzieć, o zasięgu powszechnym, globalnym, powiedziałabym, jeżeli chodzi o tę... Dużo jest takich spraw, pani sądzie? Mnóstwo. Ale... Skala jest taka, że dziennie może wpływać nawet kilkadziesiąt tego typu spraw. Tak, sąd Mokotowski jest ogromnym sądem. To jest największy sąd, jeden z największych sądów cywilnych w Polsce. I tutaj zakres tych roszczeń dochodzonych przeciwko konsumentom, zwłaszcza kiedy nie ma wymogu kierowania sprawy do sądu według właściwości miejsca zamieszkania, kiedy nie było tego wymogu składania pozwów według właściwości miejscowej miejsca zamieszkania pozwanego, to wtedy nasz sąd był bardzo popularny. A pani sędzio, jak to się odbija na jakości pracy w ogóle sądu, na wydajności, na szybkości, bo jeżeli jest więcej pracy, a sędziów, nie wiem, może pani dostała dodatkowych sędziów czy referendarzy, ale jeśli pani nie dostała, no to zwykle jak się zajmuje tym, to nie zajmuje się tamtym. Jak sobie radzicie z tym? Na jakości samego orzekania odbijać się nie może. Dlatego, że sędziowie są po to, żeby raczej wydawać... mówię o przerobie. Tak. O wyszałości, szybkości. No, im więcej pracy, tym więcej czasu potrzeba na to, żeby konkretną sprawę się zająć. To co, zaległości rosną? No, zaległości rosną głównie z tego powodu, że wpływ rośnie. Geometrycznie rośnie wpływ w ostatnich kilku latach. Ten wpływ geometrycznie wzrósł. Ale powiem, że ta ustawa może spowodować... Ale w ogóle spraw czy tego rodzaju, bo mówimy jednak o pewnej kategorii. Kim są powodowie w tych sprawach? To z reguły są, dotychczas tak było, to z reguły są nabywcy wierzytelności. Niejednokrotnie firmy windykacyjne. Tak, niejednokrotnie również przedawnionych. I myślę sobie, że ta ustawa ma szansę teraz... ograniczyć, właśnie, ma ograniczyć nam, ma też jakby w dłuższej perspektywie czasowej jest szansa, że pracy będziemy mieli ale mniej. Ale zauważyła pani to ograniczenie, jeszcze czy nadal blefują i wysyłają? Czyli nadal blefują, że nie przedawnione. Z
Z tym, że w tej chwili trudno mi jeszcze ocenić, ile takich spraw wpłynęło, znaczy ile zostało rozpoznanych. Bo te sprawy, które wpływają do Sądu Mokotowskiego w lipcu, one zostaną rozpoznane zapewne za pół roku, bo tak, tyle czasu minimalnie oczekuje się na termin pierwszej rozprawy. Tak jesteśmy obciążeni pracą. Więc to, jakie są wyniki, ile wyroków oddalających powództwa z uwagi na przedawnienie zapadnie w wyniku wejścia w życie tej ustawy. Bo na razie nie możemy nic trudno mi jest powiedzieć. W ostatnich, w ciągu 2 miesięcy zapadły, podwoiła się liczba wyroków oddalających powództwo wyrokami zaocznymi z powodu przedawnienia w porównaniu do pierwszej połowy 2018 roku. Jednakże to jest jeszcze za krótko, bo my mamy dłuższy czas oczekiwania na termin pierwszej rozprawy, aby można było jeszcze jakąkolwiek wywnioskować, zrobić z tego jakąś statystykę mierodajną. Zaprosimy panią sędzię za jakiś czas i wrócimy, porozmawiamy, będzie pani dysponować aktualnymi liczbami. Przemi bardziej mierodajnymi w dłuższym odcinku czasowym, tak. Pani sędzio, ale jeżeli przez to, jak rozumiem, przez to, tę wąską furtkę sędziego, który bada, czy roszczenie nie jest czasem przedawnione, jednak przeskoczy jakoś takie zostanie zasądzone, to co konsument ma wtedy robić? No może sprzeciw, rozumiem. Tak, jeżeli jest to wyrok zaoczny, może wnieść sprzeciw. Jeżeli jest to wyrok oczny, może wnieść apelację. I wtedy sąd... Ale rozumiem, że może polemizować z tym ustaleniem. No jak najbardziej. Oczywiście, trochę retoryczne pytanie. Oczywiście, że jest jednak przedawnione. Może. Tak, oczywiście. To są zarzuty prawa materialnego. To są zarzuty, które sąd odwoławczy musi brać pod uwagę z urzędu. Jeżeli stałoby się tak, że na skutek błędu, no sędziowie też mają mimo wszystko prawo do błędu, stąd mamy dwuinstancyjność postępowania, jeżeli chodzi o odwołania od wyroków sądów rejonowych. Więc tutaj to może zdarzyć się tak. Ja nie wykluczam takiej sytuacji. A czy on w tym, bo musi dostać wyrok zaoczny, tak. Czy on tam jakieś pouczenie oczywiście dostaje? W rygory, jeżeli chodzi o pouczenia dla pozwanych w szczególności, są bardzo wyśrubowane. Praktycznie pozwany dostaje, otrzymując odpis wyroku zaocznego, dostaje, on jeszcze zanim dostanie odpis wyroku zaocznego, dostaje odpis pozwu. A przy pozwie jest szereg pouczeń. To jest taka, powiedzmy, nawet broszurka, w której zawiera się szereg przywołanych przepisów prawa, z których przebrnie wynikają... Przebrnie przez nią Kowalski czy Nowak? Powiem tak, jeżeli wczyta się, to pewnie przebrnie, chociaż muszę przyznać, że te takie najbardziej istotne, właśnie te dotyczące tego, że w razie braku stanowiska, bądź niezłożenia odpowiedzi na pozew, bądź niestawienia się na rozprawie i zajęcia stanowiska, muszą być kierowane do pozwanego przy doręczeniu odpisu pozwu i są kierowane. Pani sędzio, jednym z argumentów, bo nie dotknęliśmy w ogóle kwestii skrócenia przedawnień, tak, ale to odłóżmy na inną okazję. Jednym z argumentów przeciwko tej reformie było to, że przecież przedawnione długi to też są długami. Więc my tu cały czas pochylaliśmy się nad dłużnikami. Pewnie częściej jesteśmy dłużnikami. Nie mówię, broń Boże, o pani sędzi, raczej o sobie w sensie drobnych tam opłat za parkowanie czy coś takiego. Ale czy ta druga strona, pytam panią jak sędziego, tak trochę pytam, uderzam do pani serca, czy, no bo oni też mają pewne racje, tylko dlatego, że jest przedawnienie, mają nie dostać pieniędzy. No tak, ale instytucja przedawnienia jest instytucją ugruntowaną, starą, znaną, niekwestionowaną i ona po prostu służy temu, aby z obrotu eliminować te roszczenia, które z uwagi na upływ czasu dochodzone być nie powinny. Roszczenie przedawnione to jest tak zwane, to jest takie roszczenie naturalne, zobowiązanie naturalne, które dłużnik może spełnić, jeżeli sobie życzy, ale nie można go skutecznie dochodzić przed sądem. Wierzyciel też musi być aktywny w dochodzeniu swoich roszczeń. To nie może być tak, że czeka do ostatniego momentu albo oczekuje, że na skutek właśnie czy tak jak poprzednio przepisów, które mówiły, że tylko na zarzut pozwanego badamy termin przedawnienia, albo tego, że akurat uda się wykazać, że termin wymagalności roszczenia był późniejszy niż rzeczywiście, no to tutaj trudno mówić o jakiejś dobrej wierzyciela. Więc tutaj wierzyciel ma czas na to. Ten termin co prawda został skrócony do 6 lat z 10 w przypadku tych roszczeń konsumenckich, mówiąc tak najogólniej, kiedy inne przepisy nie przewidują innych okresów przedawnienia, ale mówimy bardzo tutaj w ogólności.
I to jest bardzo dużo czasu. To jest bardzo dużo czasu, żeby wystąpić z roszczeniem do sądu. Są różne sposoby przerwania biegu przedawnienia, których nowelizacja nie uchyliła. Więc tutaj ja myślę, że wierzyciele powinni być równie aktywni w dochodzeniu swoich roszczeń, co dłużnicy Oni chyba mają prawników, specjalistów, wręcz się specjalizują i zarabiają, choć raczej dla nich idą cięższe czasy. I mają dużo czasu. Pani sędzio, na koniec. Jest pani wprawdzie młodą kobietą, ale tak mi się wydaje, ale musiała pani w sądach spędzić trochę lat. I mieliśmy w tym czasie wiele reform procedury cywilnej, sądów cywilnych. Czy na tle tych reform ta ostatnia, o której dzisiaj rozmawiamy, udała się, czy jak ją pani po prostu ocenia ogólnie? Powiem tak, ja w Sądzie Mokotowskim orzekam od 13 lat. I każda zmiana procedury wymaga oczywiście przyswojenia nowych przepisów i przestawienia się na nowy tok myślenia. Tutaj zmiana jest rewolucyjna. My do tej pory, sędziowie, w ogóle nie zwracaliśmy uwagi na przedawnienie, jeżeli pozwany nie zgłosił takiego zarzutu. Ja oczywiście mówię to w uproszczeniu językiem takim najbardziej zrozumiałym, najmniej prawniczym. Na pewno więcej pracy będziemy musieli włożyć w sprawy, w których będzie wątpliwość co do tego, czy wskazano prawidłowo datę wymagalności roszczenia, czy roszczenie nie jest przedawnione. Ale to też jest nasze, orzeczników, ryzyko, no bo przecież my musimy stosować przepisy zgodnie z prawem i nie narażać się na to, że sąd okręgowy nam te orzeczenia nasze zmieni. I może z czasem, pani sędzio, w sumie będzie wpływać mniej spraw, już na pewno nie będzie takiego przemysłu hodowania starych długów i wnoszenia spraw, jak ja sam kiedyś doświadczyłem po chyba 13 czy 15 latach. No właśnie. I tutaj ten 100 zł, czy nawet o 50. Mamy sprawy, w których wartość przedmiotu sporu jest 30 zł, 10 zł. To są sytuacje absurdalne. Jeszcze kiedy wcześniej było widać, że ten dług był przedawniony, to powiem szczerze, z bólem serca, tak jak pan redaktor tutaj mówił, wyrok zaoczny należało wydać, ponieważ nie było tego zarzutu przedawnienia. Więc tutaj to myślę, że mimo tego zwiększonego obciążenia pracą, tak generalnie należy powiedzieć, że dla nas, konsumentów, ta ustawa wprowadza takie gwarancje, które powodują, że to prawo do sądu jest realne. I to jest, myślę sobie, największy plus i jakby skutek tej ustawy dla przeciętnych obywateli, dla konsumentów, dla tych, którzy kupują telefony komórkowe, lodówki, sprzęt AGD i różne inne rzeczy i funkcjonują na co dzień w obrocie przedsiębiorcami. Choć niektórzy ostrzegają i niech to będzie puenta obok tej optymistycznej pani sędzi, że nie trzeba brać piątego kredytu, żeby kupować czwartego czy trzeciego smartfonu i potem lądować w sądzie czy u pani sędzi. Dziękuję pani sędzio. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. Moim gościem była pani sędzia Kamila Spalińska, wiceprezes Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów. Dziękuję państwu i zapraszam do następnych programów.